Wiadomo, że do wszystkiego trzeba podchodzić z pokorą i szacunkiem, ale czy to była próba? Raczej bym poprawił Kubę i powiedział, że jechaliśmy tutaj po zwycięstwo, nie spróbować wygrać, tylko jechaliśmy tutaj wygrać. Znaliśmy swoje możliwości i naszą gdzieś teraźniejszą formę. Te ostatnie mecze naprawdę wyglądają bardzo dobrze. To jest zasługa całego zespołu, więc myślę, że zasłużenie dzisiaj zgarnęliśmy 3 punkty. No, trzeba tak powiedzieć, że gdzieś nie spodziewaliśmy się, że możemy wygrać to aż 4-0. Ale pokazaliśmy jakość na boisku i myślę, że zasłużenie wygraliśmy ten mecz i tak wysoko. I z tego się bardzo cieszymy. Dla mnie bramka w barwach Pogoni jest zawsze bardzo ważna, więc naprawdę mega się cieszę z tego. Czekałem troszkę na tą bramkę z akcji, więc cieszę się, że jest. Cieszę się, że dała zwycięstwo zespołowi i czas już się skupić na następnym meczu. To będzie ostatni mecz. A tak jak powiedziałem, ten grudzień no dobrze dla nas się układa, bo punktujemy regularnie. To fajnie by było dobrze zakończyć całą rundę. Zgadza się. Mamy jeszcze parę dni do następnego meczu. Czeka nas teraz powrót, regeneracja. Trzeba, nie to, że gdzieś można, tylko trzeba zakończyć tą rundę zwycięstwem, punktami. Zrobimy wszystko, żeby tak było. To jest nasz cel i wierzę głęboko w to, że jako zespół jesteśmy w stanie zakończyć rundę z dorobkiem jeszcze 3 punktów. Szkoda tego meczu z Wartą, tej straconej bramki, bo byłaby seria i fajnie by to wyglądało, a tak przeplatamy jeden mecz, gdzieś tam straciliśmy bramkę, ale tu 0 na Lechu, to bardzo dobry wynik, bardzo dobra gra, gdzieś tam czwórki obrońców w takim ekstremalnym zestawieniu i właśnie z tym gościem i no cieszymy się z tego zaraz tu. Myślę, że w końcu pokazujemy to, na co nas stać. Gdzieś tam ten rok był zwariowany, wzloty, upadki, ale na końcu pokazujemy jakość i z meczu na mecz się rozkręcamy i dzisiaj pokazaliśmy bardzo dużo jakości. Był to nasz, myślę, jeden z lepszych meczów, jak nie najlepszy w tym roku i z tego się bardzo cieszę. To na Zagłębiu? Spokojnie podchodzimy do tego meczu, wiadomo, mecz u siebie. Będziemy się starali dominować tak jak w poprzednich meczach i nic, no, u siebie chcę zdobywać punkty i mam nadzieję, że 3 punkty zostaną w Szczecinie.